Kurna, straszne to jest trochę, czasami przerażające. A te kolorki mi się zupełnie nie podobają. No tak, tylko inna Kolumbia to jest też inny Nowy Jork, inny Paryż i inna historia, więc podróżowanie przez alternatywne rzeczywistości to jest jakaś mina. Podróżowanie przez alternatywne rzeczywistości ma swoje plusy i minusy. Chyba chcą to wszystko wysadzić w pizdu. No dobra, zobaczymy co nas czeka, jak opuścimy ten magazyn, jakich rewolucyjnych zmian dokonała kochanka myszki Miki i czy Kamstok się z tego pozbierał. Tak. Dosyć trudno kontrolować tego szczekacza. Łowca dużych okazów, postęp w osiągnięciu, nie wiem co to jest. Ja pierdzielę! Jaki burdel, nic nie słyszę, ludzie! O, jak chrzanie. Wow, 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 gdzie lecisz? Gdzie lecisz, gościu? Nie, ten szczekarz jest całkiem fajny. Dobra, trzeba się stąd wydostać do warsztatu rusznikarza. Tutaj już nic ciekawego nie ma dla nas. Ty, przed chwilą... Ja pierdolę, co się dzieje z tą bronią? Ale zabiłem też jednego z Vox Populi. Więc nie wiem, wszyscy są przeciwko mnie, czy co? Dobrze, że mamy karabin snajperski, karabin wyborowy. Ale oni mnie nie atakują na szczęście. Buntownicy. Dobra, tutaj jesteś, no nie ukrywaj się, no. Mamy 16 naboi do karabinu wyborowego. Jest dobrze. Ty, myślałem, że go zabiłem, ale coś... Lol, no zabiję gościa i oni się przeciwko... na mnie nie rzucają? Dobre, dobre, to mi się podoba. Trochę inaczej jak normalnie w mieście. Walczymy po tej samej stronie. Na niekończące się... No... Czy oni się nigdy nie skończą? No, muszą się skończyć. Dzięki, laska. To od razu mam przeładowane. Kurwa, czy to się skończy? Już zabiłem ich już naprawdę wielu. Nie no, oni ciągle przybywają. Kurna, chyba trzeba jednak będzie się stąd wydostać. Nie wiem, czy to jest dobra droga. To może nie być dobra droga. Nie no, dobrze, powinniśmy tam jednak iść. Fuck! Nie chciałem tego robić, ale okej. Kurna, musimy się tam przedrzeć. A ta broń się przegrzewa. No podoba mi się ten szczekacz. Okej, już chyba jest po zabawie. Tylko możemy szukać, przeszukać ciała, których jest tutaj po prostu mnóstwo. Praktycznie nie mam zdrowia. Niech będzie i karabin maszynowy. Rewolucja zaczęła się niedobre.
Ładnie to wygląda. Tutaj jakieś żarcie. Jakieś ogrody, kurna, za kratami, czy co? Jest! O, jasne! Fałszywy prorok, kurna, cieciu! O, to mi się podoba! Ty, to jestem ja! To jestem ja na plakacie! Ale gdzie jest broda? Gdzie jest broda? O kurde... Dobra, mam nadzieję, że... Egzekucja? W moim stylu, dobre chłopaki! W moim stylu egzekucyjka, tak. Daisy Fitzroy, fajnie, fajnie. No ciekawe, czy gdybym ich, czyli powstańców, zmasakrował, to czy nadal by... oddał życie? Ty, ale ja żyję, ej. Ej, tutaj jestem. Tutaj jestem, halo! Kurde, może ja tutaj w tej rzeczywistości zginąłem i dlatego krwawię z nosa. Dobra, zabieramy się stąd, bo tutaj jest burdel jak 150. No, ja jestem, kurna, fałszywym prorokiem i bohaterem. No, raczej. W końcu Stalin też stanął na czele rewolucji. No, może nie na samym czele, ale też był w komitecie rewolucji, która miała za zadanie uwolnić Rosję od wpływu okrutnego cara, a wiecie, jak to się potem potoczyło. Rosja wpadła w łapska komunizmu, stalinizmu, okrucieństwo, jakich wcześniej nikt nigdy nie słyszał. Ciekawe, czy tam... O, ten wigor będzie. Oh yeah! Szarża, dobra, zobaczymy, co to będzie. Rage! Nowy wigor! Ale bardziej mi się podobał diabelski pocałunek. Press to lunge at enemies, delivering a tornado blow. Oh. Hold and release to build up a more devastating tornado blow. Wow. Ciekawe. Wiecie co? Dobra, użyjemy sobie tego, zobaczymy. Strzelba! Strasznie mało ammo. Sniper! Ciekawe, kto wygra pojedynek sniperski. Ale on się schował. Jak ja mam walczyć ze snajperem, który on się schował? Hej! Kto wygrał? No tutaj jest ten niefajny gość, którego jak najszybciej trzeba wyeliminować. Nie, on już nie żyje na szczęście. O! The fuck? O, hak towarowy, fajny. Zobaczymy, co tutaj jest. Osłona. Nie potrzebujemy. Kurde, nie można się tutaj dostać. Fuck, ale ja chciałbym się tam dostać. Okej, okay, można, fajnie, fajnie. Granatnik, sniper. Granatnik. No, nic ciekawego jednym słowem.
Ta, jasne, laska. Zawsze i wszędzie hajsik się przyda. Bowiem jak wiadomo, wszem i wobec hajs musi się zgadzać. Zawsze i wszędzie. Chciałbym zupgrade'ować sobie moją miotłę chińską, ale nigdzie niestety nie ma odpowiedniego automaciku. Tutaj był upgrade wigorów. Amunicja do miotły chińskiej. Z szczelby. Tak jest. I do karabinu snajperskiego. Też jest. Czary mary. Pociąg za dźwignię. I gotowe. Upsi. No, okej. Ale rozpierducha. Ostra. O, tutaj jakiś bug, czuję bug. Nie, gościu już padł. Szkoda. Wrócimy twoje cierpienia, biedaku. Oho, fajne! Pełna rundka. Podoba mi się. Jezus, nadal to gówno. Dosyć dużo obrażeń robi ten karabin snajperski. Naprawdę masakrycznie dużo. Fajna ta szarża. Dobra, tutaj mamy upgrade'y broni, o ile mnie pamięć nie myli znowuż. Ta je. Kartaczownica używamy. Używamy kartaczownicy. O, dopiero jeden. Słuchajcie. Jeden upgrade mamy w kartaczownicy. Dzięki, laska. Kurczę, gdybym w prawdziwym świecie miał taką babeczkę, która za mną chodzi, jest atrakcyjna, ma podarte ubranie i dostarcza mi amunicji, znaczy amunicji, nie amunicji, tylko hajsu, no to by było naprawdę zajebiście. O, fuck. To ci państwo. Zaraz. A nie, myślałem, że to ci, którzy... To jest Li Qin, jego żoncia. Chenlin. Ja myślałem, że... Dobra. Ja myślałem, że to są ci, którzy kazali nam rzucać monetą. Dobra, szarża! Ups. Zaraz ich nie będzie. Coś czuję. Wiesz co, LK? Ja bym się stamtąd wynosił na twoje... A! O, to był jakiś czar, że to przepiłowo, czy co? O kurna, wielka fiolka soli. A nie, to on to przepalał, tylko w jakimś dziwnym sposobem. Dobra, lejcie, zajmijcie się tam nimi. A ja nic tutaj nie zrobię. Ale kasę z ciebie wykrzeszę. Dobra. Dzięki, lalka. Czy to jakieś drzwi się otworzyły? Krzynka. Amunicja do karabinu wyborowego, nic poza tym. A tam dalej? Czy coś jest ciekawego tutaj? Nope. Dobra. Ups. Sorry.
Nie chciałem. Yeah, oh yeah! Oh yeah, dobry jesteś koleś, naprawdę! Zabijesz ścianę! Rozerwiesz ją na strzępy, tak! Kurna, dużo tego, tutaj tego śmiecia. Zaraz, ciągle coś mi dzwoni, tak jakby tam była gdzieś wieżyczka. Boom, boom. Z tym karabinem snajperskim to wszystko jest takie łatwe. Ty, gdzie... Dzięki. Tutaj jest, lol. Fuck. Nie, zaraz, była po mojej stronie, tak? Znowu patriota, kurna, no. Za tą wieżyczką się kryje. Ty, strzał w głowę temu robocikowi zadaje obrażenia krytyczne. To jest ciekawe. Nie no, ładnie, popatrzcie, no po prostu stoję z tym karabinem snajperskim. A oni nic mi nie są w stanie zrobić. Ups. Oho! W mordę jeżę. O, dopiero ten koleś pobiegł. Dobry koksu, dobry, hardkorowy. Szarża! Hejo! Amo do kartaczownicy. Bardziej by mi się jednak przydało amunicja do karabinu. Kurna, już brak amunicji? Dobra, więc wikłamy się w bezpośrednią walkę. Nie no, to było proste. Sorry wielkie. Oh fuck! O, czy mordę. Zniszcz sterowiec. Ej, co tutaj jest? Kurna, a stąd wybiegają przeciwnicy, dobra. Tylko w jaki sposób mam to zrobić, jak ktoś by mi powiedział? Bardzo ciekawe to jest. Ta, dwa naboje, fajnie. Nie, nie da się tego zniszczyć. Nie wiem jak zupełnie. A zaraz, dobra, tutaj mamy sobie wstęgę. Więc być może ta wstęga nam posłuży. Do zniszczenia tego sterowca, warto spróbować. Gdzie jedziemy? Lulz. Dobra, i po co są te wstęgi w ogóle? Trochę tego nie rozumiem, ich przeznaczenia. Jest trochę to dziwne.
Ty. Coś we mnie strzela, ale nie wiem co. Jak mam to niby zniszczyć? Mam zielonego pojęcia. To tak będę jeździł w kółko. Tutaj nie mogę wylądować. A, tutaj mogę wylądować, okej. Dobra, nie wieżyczka zajmie się resztą. Ja musimy jednak zmienić karabin snajperski. Ja ładne z wody, co nie? Zaraz nam zabraknie wszystkiego. O Jezu, i patriota cholerny. A patriota zajmie się resztą. Fuck. Dobra, trzeba tutaj trochę pobłądzić. W takim razie ślepy zaułek, nie fajnie. Wigor, na który będziemy musieli zmienić, to jockey, bo unieruchamia patriotę elegancko. A tutaj jest karabin wyburowy, okej. Lepiej się trzymać od niego z daleka. Nie no, strzelając mu w głowę, strzały krytyczne wchodzą, to jest dosyć dziwne. Może ma tam kurna w głowie jakiś... nie wiem co. Powiedzmy, centralny układ sterowania, czy coś takiego. No padaj, szmato! Ile jeszcze? No. Kurde. Zresztą nie do pomyślenia, no nie do pomyślenia. Dobra, na razie jeszcze nie będziemy niszczyć silnika. Może tutaj się coś ciekawego znajduje. Safe? Nie, to nie jest safe. Nie, nic ciekawego. Podniesiemy jednak karabin wyborowy, bo wolę go mieć zamiast miotły. Mimo wszystko. Broń, amunicja. Nieprzydatne na razie. Tutaj może coś ciekawego się znajduje. Nie. Dobra, sabotujemy wibratorkiem. Dobra, spieprzamy stąd. Ups. Oh, fuck. No dobra, ale gdzie? Gdzie mam uciekać? Tu na w złą stronę uciekłem. Poszedłem. A, tutaj może, tak? Okej. Okay. No i... elegancko. The wit.
Yeah, baby! Jestem niesamowitym! Fałszywym prorokiem! Dawaj! Hurro! Hurro, dobra, słuchajcie, tutaj będziemy kończyć 1,5 godziny nagrania. Mam nadzieję, że się wam podobało, tak jak Booker DeWitt, fałszywy prolog, prorok, stał się idolem tłumu, wyzwolicielem, a potem zasiądzie na tronie i będzie rządził żelazną ręką. Także dzięki za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej, hej.